Wszystko się zaczęło jakieś 6 lat temu. Spokojnie, pani sobie tam to odpala, bo ja opowiem, jak to było. 6 lat temu, taki jest co 2 lata konkurs organizowany w Gdańsku dotyczący poezji, Europejski Poeta Wolności. Jako wspólnik firmy coś tam przy tym pracowałem. To było w marcu, 6 lat temu dokładnie. Podszedł do nas prezydent, pogratulował, że super robotę zrobiliście. No, dotyczyło to tam social mediów, PR-u i organizowania eventów, czyli to, czym się zajmowałem wcześniej, zanim przyszedłem do urzędu. I zaczęliśmy sobie rozmawiać i umówiliśmy się na dłuższą rozmowę niebawem. I w trakcie tej dłuższej rozmowy okazało się, że kiedy zacząłem mówić o tym, jaką rolę pełnią social media obecnie w świecie, że świat zmierza bardziej w mobilność, co to zacząłem używać jakieś takie określenia typu nudging economy, disruptive power i widziałem, że ten człowiek rozumie, co ja mówię. Nie do końca, pytał się o różne sformułowania, zastanawiał się, w jakim sensie to przylega do tego, co się dzieje w mieście Gdańsku. I od tego czasu jakby załapaliśmy wspólną taką nić porozumienia. I on mnie trochę zaczął wpuszczać powoli do urzędu. Myślę, że po jakimś czasie się zorientował, że wpuścił coś w rodzaju, nie wiem, civic hackera czy coś w tym stylu. Ale generalnie korzyści z tego wszyscy odnoszą, więc do dziś tam działam. Jak mnie kiedyś wyrzucą, to może wtedy więcej opowiem. I między innymi, poza wieloma rzeczami, którymi się zajmuję, ciągnę trzeci rok program otwartych danych w Gdańsku, który będzie miał niebawem swoją kolejną odsłonę, o czym też będziecie pierwsi, którzy cokolwiek o tym usłyszycie. I o tym programie chciałbym wam opowiedzieć, dlatego że on jest z jednej strony może jest interesujący dla kogoś, tu przed spotkaniem z jedną panią rozmawiałem, którą interesuje przetwarzanie dużych wolumenów danych, kto się wykorzystuje do marketingu i do podejmowania decyzji, ale otwieranie danych w urzędzie powoduje też wiele innych procesów, z których ja sobie nie zdawałem sprawy. I w trakcie tej drogi sobie zdałem sprawę, jak wiele ważnych rzeczy zachodzi i o tym też wam opowiem. Po pierwsze, były takie dwa powody, dla których chcieliśmy otwierać dane. Bo w urzędzie to trzeba powiedzieć, że no, nie było takiego przekonania, że to w ogóle jest komukolwiek do czegokolwiek potrzebne. I jedną rzeczą to było to, że ludzie nie ufają urzędnikom, nie ufają politykom, nie ufają generalnie publicznej sferze. Tego zaufania w Polsce nie mamy. To zaufanie staje się też problemem na całym świecie. Wiemy, czytamy, wszyscy wiemy, o co chodzi. Generalnie polityk to takie słowo, które jest inwektywą już w tej chwili. I jeden powód to jest właśnie budowanie takiej nici porozumienia, zrozumienia, zaufania, operowania tymi samymi pojęciami. A drugi to jest biznes. I dla mnie on był na początku ważniejszy. Okazało się potem, że mieszkańcy jednak dla nich ważniejsza jest transparentność. Że trochę mniej ważne jest to, że chcemy na tym w przyszłości zarabiać pieniądze jako miasto. Zaraz wytłumaczę, w jaki sposób. W każdym razie dla mieszkańców jednak najważniejsze były te części transparentności i ja o nich też będę mówił. Ale żeby zdawać sobie sprawę, że te pieniądze jednak mogą całkiem realne w takim programie być, zwłaszcza gdyby ten program był realizowany nie tylko na poziomie miasta, ale na poziomie województwa, na poziomie kraju. Ostatnie dobre zmiany, jakie zachodzą, jedyną taką moją dużą nadzieję budzą po stronie Ministerstwa Cyfryzacji, które widać, że jest bardzo zainteresowane otwartymi danymi, otwieraniem, również tą częścią transparentności, więc jest jakaś nadzieja, że to się posunie też na skalę kraju. Ale tu chciałem wam pokazać kilka przykładów. Ja przepraszam, że to jest po angielsku, ale ja tak myślę, że dla was to nie będzie problemem. Ale no, tak wyszło, że ta prezentacja jest po angielsku, a ja mówię po polsku. Kilka przykładów tego, jakiego rzędu to są w ogóle kwoty i jakie pieniądze można zarobić czy wyciągnąć z tego, że dobrze używa się otwarte dane, ale nie tylko publiczne, ale w ogóle otwarte dane.
roczny obrót w funtach. City Mapper to jest, obejmuje na przykład 29 miast i też właśnie on jest oparty na otwartych danych. Pew Research, który zresztą w tym samym badaniu mówi o tym, że większość Amerykanów w ogóle nie wie, że korzysta z otwartych danych, no ale 84% używa je w swoich smartfonach, przy czym zupełnie nie wiedzą, na czym to polega. O tym, że NASA otwiera swoje oprogramowanie, to pewnie wielu z Was już wie. I nie wiem, czy wiecie, że od lat też trwa batalia z naszymi danymi meteorologicznymi o to, żeby one były uznane za domenę publiczną, czyli za coś, że to jest nasze wspólne. I przełom teraz nastąpił jakoś. Od lat Instytut, jak to się, meteorologii, coś tam. W każdym razie ten Instytut nie chce dać. Są tutaj 4 raporty, które przytaczam. Gdyby ktoś chciał się tym naukowo zajmować, chciałby wiedzieć, czy rzeczywiście jest dość duża rozbieżność, jak duże benefity, jak duże zyski możemy osiągnąć z otwierania danych. Ale 4 z 2011 do 2014, które mówią od 0,4 do 4,1 aż produktu krajowego brutto. To są tak dość duże rozbieżności. Niemniej pieniądze to tutaj są, tylko trzeba umieć po nie sięgnąć. Jak to się stało, że w Gdańsku każdy prezydent, każde miasto chce być miejscem do życia w szczęściu? Każdy chciałby to miasto, znaczy przynajmniej każdy tak deklaruje i każdy próbuje. Niektórzy mają do tego większy talent, inni nie. I też jedną z takich sposobów, które ja w każdym razie lansowałem od początku, to, żeby ludziom dać technologiczne narzędzia do tego, żeby razem z nami mogli trochę zmieniać to miasto, ale przede wszystkim, żebyśmy razem nabrali pewnych narzędzi do rozmowy, bo z tym jest problem. Z tym jest problem, że większość z nas zupełnie nie kuma, jak wygląda budżet miasta, jak są podejmowane decyzje, co się składa na tego typu rzeczy, na czym polega planowanie przestrzenne, dlaczego jakieś drzewo trzeba czasami wyciąć i co się dzieje, kiedy się je wycina i tak dalej. Te różne rzeczy, które pojawiają się w prasie, które budzą też czasami emocje, to nie potrafimy o nich rozmawiać. I między innymi ten program temu miał służyć, żeby pomóc nam rozmawiać. Miał też oczywiście pomóc w integracji, w lepszych usługach miejskich, w integracji w naszej metropolii, która tam, jak pewnie słyszycie, czasami w bólach powstaje pomiędzy dwoma miastami, które troszeczkę nie mogą się ze sobą co do pryncypiów dogadać. No i oczywiście zaangażować mieszkańców na trochę inny sposób niż dotychczas, po to, żeby rozwiązywali nam w nowy sposób stare problemy. Zaczęło się od tak zwanego manifestu otwartości. On już ma 2 lata, ponad nawet. Manifest otwartości był w formie zarządzenia, ale w każdym razie deklarował jedną podstawową rzecz. Ja się bardzo cieszę, że ostatnio taka była zadyma o konstytucję, bo bardzo dużo ludzi po raz pierwszy ją chyba przeczytało, moim zdaniem. Tak przynajmniej ja miałem takie wrażenie, ale między innymi jest tam taki artykuł 61, który mówi, że jednym z podstawowych waszych, naszych, moich praw jest to, że mamy prawo do informacji. Kwestia interpretacji jakiej tej informacji, czy w jakiej formie podanej tej informacji, ale to jest nasze konstytucyjne prawo. I ten, jak wiemy, mamy też prawo do dostępu do informacji publicznej w sensie regulowanym ustawą o dostępie. Ta ustawa już ma 12 lat i jest jedną z lepszych, moim zdaniem, w Europie. Przy czym z jej jakby praktyką i używaniem jest troszeczkę gorzej w naszym kraju i chyba się cały czas jeszcze tego uczymy. W dużych miastach jest już w urzędach dość duża wiedza na ten temat, w mniejszych miejscowościach jest trochę gorzej. To, co myśmy uznali, że to prawo konstytucyjne w obecnym XXI wieku, ono powinno też uwzględniać, że ta informacja powinna być w pewien sposób też podana. I to, żeby oni mogli ją dobrze analizować lub z nią dalej przetworzyć, to ona musi spełniać kilka postulatów i myśmy stwierdzili, że właśnie te postulaty chcemy spełnić. To zostało wdrożone w formie tak zwanego zarządzenia prezydenta miasta, czyli to jest takie prawo, które reguluje działalność urzędu. Jest w formie
zarządzenia. Dla wszystkich urzędników, którzy podlegają prezydentowi wszystkich jednostek, czyli na przykład wszystkich szkół, jest to obowiązujące prawo, takie jak obowiązuje każdego pracownika, kiedy coś prezes każe i koniec. Tu mniej więcej jest opisane, na czym te wszystkie, na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane, ale to jest bardzo ważne, że moim zdaniem, jeśli mówimy o otwartych danych publicznych, czy każdy rozróżnia w ogóle, co to są big data, open public data, czy nie bardzo? Big data. Dużo, tak? Dużo danych zbieranych, nie wiem, przez bank na przykład. Open data, czyli dużo danych pogodowych, codziennie pobieranych w 1000 stacji różnych meteorologicznych i one mogą być otwarte, wtedy są open, a mogą nie być. Public data to takie, które są zapłacone za pieniądze publiczne. Ich wytworzenie jest zapłacone za pieniądze z naszych podatków i zostają otwarte, wtedy są open public data. Tak, żebyśmy mieli tą terminologię. I jeśli chcielibyśmy je dalej wykorzystać, to one muszą spełniać kilka rzeczy. Po pierwsze, powinny być przeznaczone do reuse'u, czyli no tak, żeby je każdy mógł bez żadnej, nie wiem, szykany tak zwanej, bez żadnego problemu użyć je na swój sposób, jaki by chciał. Muszą być aktualne, co oznacza, że na przykład rozkład jazdy nie może nie zawierać soboty na przykład, tak? Czyli muszą być, oraz musi być po ostatnich zmianach na przystanku, te dane muszą być natychmiast aktualizowane. Kompletne to właśnie takie, które nie zawierają żadnych dziur, ani żadnych ukrytych informacji. No i oczywiście odczytywalne elektronicznie, po to, żeby mogły być używane do aplikacji, stron i tak dalej. To, co najbardziej interesuje póki co mieszkańców miasta Gdańska, to są rzeczy związane z finansami. Tak zwane to, co się zawiera w informacji publicznej, czyli to, co jest publikowane zwykle w BIP-ie, w obowiązkowej. Oraz takie dane, które opowiadają o życiu mieszkańców. Ja trochę przykładów takich podam, jak to wygląda. Pierwsza rewolucja zaczęła się właśnie od tego zarządzenia, bowiem to było pierwsze zarządzenie, które zostało w urzędzie przyjęte w formie graficznej. Tak właśnie ono wyglądało. To znaczy, no nie, ono miało tam kilka zdań, w którym zarządza się wdrożenie następującej procedury, którą opisuje diagram tenże. I to jest ten diagram. I to się tam zarządza do wykonania i czyni się te i te osoby odpowiedzialnym za wykonanie. Każde zarządzenie w urzędzie musi być raz do roku rozliczane, co w jego zostało z nim zrobione w ciągu tego roku. No i tak to wygląda. Jakie są nasze pryncypia, jak to definiujemy, kto jest odpowiedzialny za co, jakie dane chcemy ostatecznie otworzyć. Jeśli nie widzicie tego, to tutaj jest od budżetu przez edukację, kulturę, bezpieczeństwo, wydarzenia, inwestycje, środowisko, statystykę, przestrzeń, transport, sport. Jakie są cele tego w ogóle działania, przyczyny, gdzie mogą być generowane koszty tych działań i jaki jest plan. I tak to zostało przyjęte, żeby nam się bardzo chciało to robić, żeby pokonywać różne przeszkody, to sami wpisaliśmy, że raz na pół roku zdajemy osobiście raport prezydentowi z wykonania tego. No i tak robimy do dziś. Te raporty można na naszej stronie przeczytać i zobaczyć, co się nam udaje, a co nie. I jak to nam jednak czasami opornie idzie, to też w tych raportach można przeczytać. W każdym razie to była taka mentalna rewolucja, która się zaczęła. Potem było jeszcze więcej zdziwień, ale o tym za chwilę. Tak dzisiaj wygląda portal otwartych danych. Możecie zobaczyć kilka przykładowych setów danych, które są podawane. Niestety ona jest obecnie w dość prymitywnej formie. Każdy, kto troszeczkę tam się na tym zna, to jak wejdzie, zobaczy, jak są te zbiory podawane i tak dalej, to wyciągnie sam wnioski. Ale na koniec mam tam dobrą nowinę, więc o tym opowiem. To jest hit, który mieszkańcy najczęściej oglądają, czyli wszystkie wydatki miejskie. Każde. Każde 5 zł wydawane w urzędzie dzisiaj, następnego dnia o godzinie 12, około tam 12 w nocy jest przetwarzanie nocne. Rano widzicie wszystkie wydatki z dnia poprzedniego i dzień po dniu. Tu akurat kolega, który tu jest przykład taki, że jest kupiony bilet lotniczy do Gandawy, Brukseli, dla jednego z pracowników Kancelarii Prezydenta w dwie strony.
kwota, kiedy, co, w jaki, też tutaj widzicie, w jakim trybie zostało to zawarte, czy to był przetarg, przetarg nieograniczony, czy był jakiś tryb zwykły itd., itd., czy umowa, dotacja i te rzeczy. I to sobie tak leci. Można sobie to obejrzeć. Oczywiście zgodnie z naszymi zasadami wszystko to jest też w XML-u do pobrania, więc jeśli ktoś sobie chce dokładnie przetwarzać, ile który wydział wydaje, ile tam jest na coś, a czy jakaś firma dużo nam sprzedaje, czy mało sprzedaje, to sobie buduje sam aplikację i sobie przetwarza. Bo założenie też naszej polityki otwartych danych jest takie, że my dajemy dane surowe, a co wy z nimi zrobicie, to jest wasza sprawa. Oczywiście zachęcamy do budowania rozmaitych aplikacji, do tego, żeby sobie to ściągnąć. Nawet w Excelu można sobie posortować, przecież to nie jest kosztowny proces, ale możecie sobie to zobaczyć. Póki co wiem, że... Znaczy byłem przekonany, że inne miasta pójdą naszym śladem. I o ile rejestry umów, czyli to, co w urzędach mówią na to, te takie rzeczy, co mają paragrafy i mają tam wykonawcę, nie wiem, zlecającego i odbiorcę, rejestry umów to rzeczywiście już w Polsce w ostatnich 2-3 latach zaczęły powstawać w wielu urzędach. O tyle rejestr wydatków to jeszcze nigdzie go na razie nie widziałem. No to jest trudne. Powiem tak, znowu wiem, że jestem nagrywany, ale w dzień dosłownie przed wprowadzeniem tego, bo to zostało od nowego roku zeszłego wprowadzone, od 1 stycznia 2015, wiem, że do prezydenta przyszła delegacja dyrektorów, żeby go poprosić, żeby... Może jeszcze nie teraz, może jeszcze to przesuńmy. Mieliśmy takie, znaczy, no wszyscy mieli różne wahania, co z tego będzie, dlaczego. Powodem jest brak zaufania. Tego nie ma. Tak? Wy nie ufacie urzędowi, urząd wam nie ufa, że wy tego nie wykorzystacie, media na pewno z tego zrobią aferę i po co? Dobrze jest jak jest, po co to zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Argumenty stare jak świat. Niemniej ruszyło. Nic się nie stało, aczkolwiek nastąpiła bardzo duża zmiana mentalna w urzędzie. Może ja to widziałem przez to, że odkąd to uruchomiliśmy, to cały czas mi wypominają, że przecież otworzyłeś, to teraz masz. Proszę, chcesz na coś wydać pieniądze i tak dalej? Proszę, sam otworzyłeś, prosiłeś się o to i tak dalej. Ale ja jestem przekonany, ja to widzę, że oglądamy 3 razy lepiej te, każdy pieniądz wydawany. Wiemy, że to będzie jutro wisiało, że to każdy zobaczy. Dziennikarze dopytują o jakieś tam szczegóły, mieszkańcy dopytują. To zresztą widać tutaj. Zaraz, to jeszcze zaraz będzie za chwilę. Jest coś takiego jak rejestr zapytań o informację publiczną. Też pokażę, jak to działa. Możecie sobie to na bieżąco oglądać. Z tego, co widzę w statystykach, jest dużo takich, którzy godzinami tam siedzą. W każdym razie siedzą godzinami, oglądają. No i dobrze. Powiem szczerze, że moim zdaniem dzięki temu też widać, że pieniądze, jakie są wydawane w mieście na różne rzeczy, to jeśli prezydent kupi wiązankę kwiatów albo nawet delegację z Brukseli zaprosi na kolację, która nawet kosztuje razem 1000 zł, to naprawdę widać, że to są ułamki kosztów innych, jakie miasto ponosi i że cała ta tak zwana reprezentacja, o której chętnie piszą tabloidy, no, że to nie jest nic takiego znaczącego i w sumie przestali ludzie o to pytać, również tabloidy. Każdy może sobie to obejrzeć, każdy widzi, ile tego jest i tak dalej. Ile na przykład płacimy Janosikowego, a ile płacimy za jakiś tam transport i takie rzeczy. Okej, oczywiście wszystkie te dane nie byłyby dalej, właściwie nic nie można by było z nimi zrobić, gdyby one nie były odczytywalne elektronicznie. I to jest pierwszy podstawowy postulat, jaki muszą spełniać dane. A wiemy, że większość danych publikowana w Polsce przez instytucje publiczne jest no, na przykład w PDF-ie albo w JPEG-u, czyli fotokopia umieszczana na stronie. No tak, to nie są dane otwarte. One nie spełniają tego danych otwartości. Ja wiem, że można generalnie tam PDF-a już teraz przeczyta, można tą treść, no ale one muszą być możliwe do segregowania, do sortowania i tylko wtedy są danymi otwartymi. Tak w ogóle się zaczęła historia transparentności. Kilka lat wcześniej, właściwie to zaczęła się od kalendarza prezydenta, bo on mnie, tak lecimy, dobra, który otworzył i pokazywał wszystkim, gdzie tam chodzi, na jakie spotkania. Potem został taki cennik wymyślony, żeby ludzie wiedzieli, ile kosztuje. Tu jest akurat taka część humorystyczna pokazana.
I to jest bardzo ważna rzecz, która wydaje mi się, że powinna jednak być w każdym urzędzie. Czy wszystkie zapytania, jakie ludzie pytają urząd w trybie dostępu do informacji publicznej, są publikowane i każdy może przeczytać to, co już wcześniej ludzie pytali. To jest dość istotne z wielu względów i tego bardzo nie lubią w urzędzie, bo to odsłania różne tam podbrzusza, ale ja myślę, że to nas bardzo wszystkich dyscyplinuje i pokazuje, no, że jednak mieszkańcy są naszymi pracodawcami. To, co najnowszego uruchomiliśmy, to coś takiego jak Gdańsk Budżet. Możecie sobie tam gdańsk.pl/budżet. Bardzo szczegółowo pokazane wszystko, na co idą podatki płacone i na co idą pieniądze mieszkańców. Również jest taki kalkulator, widzę, że on jest najbardziej popularny na całej tej stronie, gdzie możecie sobie tam przeliczyć, ile z waszej pensji idzie na jaką część życia w mieście. I teraz jeszcze to, w jaki sposób to rozwijamy. Co jest bardzo ważne, to created on little or no cost. Naprawdę tak staramy się te wszystkie aplikacje robić. Czyli albo konkursy jakieś, albo Skoduj dla Polski, albo z Fundacją z Warszawy e-Państwo, która jest naszym fantastycznym partnerem i to powiem od razu, że bez nich też wiele rzeczy by nam nie poszło dość dobrze. Również takim technologicznym, ale i takim wspierali nas w różnych trudnych momentach. To, co też ja uważam, że będzie w przyszłości rzeczą, którą trzeba znacznie będzie podyskutować w administracji publicznej, to open source. Moim zdaniem nasi dostawcy muszą zrozumieć, że no my nie jesteśmy owcami do strzyżenia i że musi być chociaż jakiś poziom otwartości w tym wszystkim, co nam dostarczają, bo kupowanie black boxa jest po prostu bez sensu. Ale to może na inny temat, na inną prezentację. To są kilka przykładów wykorzystania otwartych danych w takiej formie, w jakiej zrobiliśmy je prawie żadnym kosztem, niewielkim albo za darmo, po to, żeby ludziom pokazać, że to można tak wykorzystywać. To jest aplikacja, w której każdy mieszkaniec może, wykorzystując dane miejskie, zaproponować miejsce do posadzenia drzewa. Ona ma uczyć jednej rzeczy. Każde drzewo, które wycina deweloper w mieście, musi zostać nasadzone co najmniej 10-letnie w innym miejscu. I to ma taki mechanizm pokazywać. Proponujecie, gdzie zasadzić drzewo, i deweloper za to zapłaci, że on je zasadzi, w zamian za to, że gdzieś tam wyciął po to, żeby budować, nie wiem, boisko albo mieszkania albo coś takiego. I to jest fajne, że ludzie zaczynają kumać cały ten mechanizm, a deweloperzy dostają bardzo fajne miejsca, w których jeszcze mogą sobie przyczepić tabliczkę, że oni to ufundowali. I myślę, że to jest takie win-win dla wszystkich. Tutaj jest pewnie u was też jest strasznie skomplikowany ten system. Jeśli ktoś chce być ekologiczny i oddawać śmieci w sposób uporządkowany, to ma z tym problem. U nas też jest z tym problem, gdzie baterie, gdzie leki, gdzie coś tam, gdzie szkodliwe, gdzie żarówki. No i stworzyliśmy taką aplikację opartą na danych publicznych, żeby ludzie wiedzieli. No tutaj się wyświetlają odpady niebezpieczne, gdzie tam oddać lekarstwa i tak dalej. To się nazywa Wyrzuć to i jest oczywiście na otwartym kodzie. Każde miasto może sobie to za darmo od nas wziąć i zaimplementować u siebie, jeśli tylko chce. Więc jeśli macie ochotę w swoim mieście zaproponować takie rozwiązanie, to zapraszamy do współpracy. Taka bardzo prosta rzecz, jak przebiega taka praca nasza codzienna z mieszkańcami. Kilkoro tam studentów z Politechniki wymyśliło aplikację, którą nazwali Stacz Kolejkowy. I oni sami nam powiedzieli, że my mamy na parterze gdzieś musimy mieć serwerek, na którym są zbierane te dane z tych takich pobieranych numerków, które bierzecie przy wejściu. I w sumie ja sobie na przykład tego nie uświadamiałem, że te dane mam. One tam stały sobie pod biurkiem na parterze w sali obsługi mieszkańców i właśnie oni mi uświadomili, że my te dane mamy. To i oni zrobili z tego tam aplikację, którą później każdy z nich tam jakoś jeden zaczął gdzieś pracować, drugi miał zawalił sesję i tak dalej, jak to u studentów. A myśmy to wyświetlili na stronie i każdy z was dzisiaj, to akurat dzisiaj było 5 rano, stąd jest tutaj 0 osób w kolejkach, ale każdy może zobaczyć, czy warto dzisiaj iść do urzędu, czy może następnego dnia, bo na przykład jest bardzo dużo ludzi w kolejce, albo możecie stwierdzić w biurowcu, jeśli jesteście niedaleko,
czy warto na przykład poczekać godzinę. Ja to sobie nałożyłem potem na dane pogodowe. Jak jest deszcz, to idźcie do urzędu, jest pusto. To mogę wam powiedzieć na pewno. Jak im jest gorsza pogoda, tym w urzędzie jest też mniej ludzi, którzy przychodzą, więc jak widzicie pluchę za oknem, deszcz, to idźcie załatwiać sprawy. Ale chciałem podać wam ten konkretny przykład. To oni nam pomogli je znaleźć. W ogóle sobie nie uświadamiałem, że mamy coś takiego jak numerki. Zresztą to się nazywa, ta aplikacja u nas na stronie się nazywa Gdańsk.pl, łamane przez numerek. Jakkolwiek byście sobie to kojarzyli, to dobrze się zapamiętuje. Oczywiście wszystko, cokolwiek robimy w ramach pieniędzy w otwartych danych oraz staramy się tak również zamawiać kolejne aplikacje dla urzędu czy jakiekolwiek rozwiązania, staramy się jak najbardziej na open source i jeśli to jest możliwe, to wstawiamy to od razu na GitHuba, żeby ludzie mogli to dalej korzystać. Ja już kończę. Próbujemy też korzystać z takich narzędzi, w których każdy z was może przeczytać cały, jak doszliśmy do na przykład, tutaj akurat budowaliśmy aplikację Wyrzuć To, tą z tymi śmieciami. Możecie sobie prześledzić cały proces i gdzie mieliśmy problemy. Civil Hub to jest takie coś, co powstało w Warszawie, a myśmy to zaimplementowali, bo ono dokładnie wykorzystuje to wszystko, co my chcemy mieć w polityce otwartości wdrożone. Ale już nie będę na tym. Podstawowa innowacja to taka, że to jest taki rodzaj Facebooka i wszystko jest prowadzone przez NGOs, a nie przez firmę, która kwartalnie zarabia 1,5 miliarda dolarów. I nie ma fanpage'y, tylko są profile osobowe i te urzędników są oznaczone w taki zielony sposób. Więc gadają z wami ludzie, którzy udzielają wam informacji, ale wiecie, że to jest urzędnik. Tak? Jest wszystko clear i jasne, kto tutaj co, jaką rolę pełni. Tak będzie wyglądał portal Otwarty Gdańsk, który już można na www.otwartygdańsk.pl zobaczyć, ale on jeszcze się nim tam jakby nie ekscytujcie, że jest tak strasznie zrobione, bo właśnie trwają ostatnie poprawki, ale tu już będą naprawdę fajnie dane wystawiane w JSON-ach i różnych innych potrzebnych wam formatach. Również będą te wszystkie, które potrzebują aktualizowania na przykład codziennie lub co 5 minut i tak dalej, też będą tutaj wystawiane. I jeśli kogokolwiek interesują takie tematy, o jakich ja tu teraz mówiłem, to w marcu konferencja Redis Connecting Citizens, czyli Personal Democracy Forum, w tym roku nie odbywa się w Warszawie, tylko w Gdańsku, więc jest okazja zobaczyć nasze piękne miasto. 17-18 marca. Rejestracja zaczęła się wczoraj, więc jeśli kogoś zobaczę w Gdańsku za 2 miesiące, to będzie mi bardzo miło. Dzięki bardzo.